Drodzy parafianie, wierni i pielgrzymi, którzy przybywacie do naszego sanktuarium, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczny odpusk, który odbędzie się w poniedziałek w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ponieważ nasza parafia związana jest z Najświętszą Marią Panną, która jest przedstawiana w obrazie Wniebowziętej. W tym roku również będziemy świętować jubileusz. Dokładnie 170 lat temu, w lipcu, została założona nasza parafia. Chcemy Panu Bogu podziękować za dar naszej parafii. Mszy świętej odpustowej będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas z Katowic. Msza święta o godzinie 11. Inne msze, które będą w dzień odpustowy, w poniedziałek 15 sierpnia, będą o godzinie 6, 7.30, 9 i o godzinie 17. Oprócz odpustu będą również uroczystości okołoodpustowe. W niedzielę o godzinie 19 będzie modlitwa w naszym kościele poprowadzona przez wspólnotę Effata, a o godzinie 21, jak zawsze tradycyjnie, apel maryjny, który będzie na placu przed kościołem. Będziemy wtedy odmawiać modlitwę różańcową, modląc się do Matki Bożej, prosząc o błogosławieństwo i wszelkie łaski potrzebne dla naszej parafii. W sobotę o godzinie 16 odbędzie się koncert organowy. Po nim zapraszam do Ogrodu Biblijnego na Festiwal Smaków. Festiwal Smaków, który jest organizowany przez Koła Gospodyń Wiejskich powiatu brzozowskiego. Po nim będzie msza święta, a po mszy świętej o godzinie 19 odbędzie się koncert zespołu Ciupaga z Łącka. Bardzo serdecznie już teraz chciałbym zaprosić na te wszystkie uroczystości okołoodpustowe i na sam odpust. Przybywajcie. Niech Matka Najświętsza wam błogosławi. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i z Panem Bogiem.